Wrocławskie przedmieście świdnickie, jak nazwa wskazuje, prowadziło z Wrocławia do Świdnicy. Ulica Świdnicka, dawna Schweidnitzner Straße, od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, dawną Schweidnitzner Ange, czyli Świdnickie Błonia lub Świdnickie Pastwiska, przechodzi w ulicę Powstańców Śląskich. Jeszcze w XIX wieku ulica ta nazywała się Kleinburger Chaussee, czyli szosa do Kleinburga. I tu ciekawostka, dzisiejsze osiedle Borek nazywało się wówczas Kleinburg. Gdy leżącą po drodze z Wrocławia do Kleinburga maleńką wioskę o nazwie Neuendorf, czyli Nowa Wieś, włączono do miasta, szosa stała się ulicą miejską i od 1868 roku nazywała się Kleinburger Straße. Kończyła się na wysokości dzisiejszej ulicy Wiśniowej, a dalej już był po prostu Kleinburg, czyli Borek, który od 1897 roku także został włączony do granic Wrocławia. Lecz wtedy ulicy zaczął już patronować cesarz Wilhelm, a tym samym ranga ulicy jeszcze wzrosła. Nazywała się już bowiem Kaiser Wilhelm Straße. Od tej pory ulica stała się bardzo atrakcyjnym miejscem zarówno do zamieszkania, jak i do budowania różnych instytucji publicznych. I tak w 1911 roku powstał gmach Wyższego Urzędu Górniczego. Dziś rezydują w nim energetycy. W 1916 roku wybudowano gmach Dyrekcji Okręgu Pocztowego. Po wojnie była w nim m.in. Dyrekcja Wojewódzka Poczty Polskiej i Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji. Przy tej reprezentacyjnej arterii swoje kamienice budowali lekarze, urzędnicy, prawnicy, czyli najbogatsi mieszkańcy miasta. Jedną ze swoich rezydencji postawiła tu także rodzina przedsiębiorców niemieckich Schollerów. Po 1945 roku swoją siedzibę miała w niej Wyższa Szkoła Muzyczna, dzisiejsza Akademia Muzyczna. Od 2010 roku mieści się tu hotel Platinum Palace. Swój obecny wygląd arteria zaczęła zyskiwać od początków XX stulecia do jego lat 30. Wówczas w jej ciągu powstał olbrzymi okrągły plac z gwiaździście wpadającymi w niego ulicami. Pomiędzy dwiema jezdniami utworzono wydzielony pas zieleni z torowiskami tramwajowymi, a sam pas obsadzono czterema rzędami lip. Całkowita szerokość alei wynosiła 27 metrów. Niestety większość budowli nie przetrwała II wojny światowej, stąd dziś mamy tak piękny pas zieleni pomiędzy skrzyżowaniem ulic Swobodnej i Trwałą. Z bliższych nam czasów, które także są już historią, pamiętamy, że ten teren określano jako przestrzeń pomiędzy hotelem Wrocław a Poltegorem. Ilu z nas jeszcze pamięta Poltegor, który wówczas był najwyższym budynkiem we Wrocławiu, na miejscu którego dzisiaj dumnie wznosi się największy wrocławski drapacz chmur, czyli Sky Tower. Nam zachowały się unikatowe zdjęcia biurowca, który opuszczony przed rozbiórką służył strażakom i ratownikom do przeprowadzenia ćwiczeń. Pamiętamy jednak o tym, że naszym celem tak naprawdę jest Park Południowy i w jego stronę się kierujemy. Lecz jak wcześniej mówiliśmy, ówczesny Wrocław kończył się u zbiegu dzisiejszej ulicy Wiśniowej. Proponuję zatem, żebyśmy pojechali kilkaset metrów tą uliczką i obejrzeli dzieło architekta Karla Klima. Dziełem tym jest wieża ciśnień, perełka ówczesnej architektury. Wysoka na 62 metry do połowy lat 80. XX stulecia, służyła jako zbiornik wyrównujący poziom wody dla południowej części Wrocławia. Na jej 42 metrze znajduje się taras widokowy, z którego przed wojną podziwiano panoramy Wrocławia i okolic, a podczas II wojny światowej prowadzono obserwację do kierowania ogniem artyleryjskim. Naszą uwagę powinien zwrócić niestosowany nigdzie wówczas ażurowy trzon wieży i jego ceglane,
a nie betonowe podpory. No i oczywiście secesyjną rzeźbę panny wodnej Nimfy, która dosiadała greckiego boga morskiego Trytona. A my już teraz kierujemy się do Parku Południowego, o którym będziemy opowiadać w naszych następnych programach.